Clean is good, sanitized is better. Tomek, po pierwsze gratulacje z powodu debiutu w reprezentacji Polski. Jakbyś ten swój występ podsumował, bo zdaniem wielu ekspertów spisałeś się bardzo dobrze. I powiedz, czy byłeś zaskoczony w ogóle samym powołaniem i w jakich okolicznościach się o nim dowiedziałeś? Od początku, no. Jakbym podsumował, no pozytywnie, no oczywiście człowiek gra dlatego, żeby wygrywać, to było to takie gorzko-słodki mecz dla mnie, bo nie wiedziałem co oczekiwać, ale we finalu był to mecz o jednej brance i my niestety ty podogrywce przegraliśmy, aczkolwiek myślę, że wyciągnęliśmy dużo pozytywów z tego meczu i przez to, że właśnie graliśmy z bardzo młodą drużyną, głównie w obronie, kde brakovalo dużo takich tych podstawowych zawodników, bym powiedział. Takže moje podsumowanie je pozytywne. Bylo, jak se tego dozvěděl, třetie pytanie, druhé mě po tým ještě pověš. Jak se tego dozvěděl, no trenér zazvonil, má do mě numer, známe se tam už od kilku let, takže tam nebylo problému a vzpomněl jsem si, druhé pytanie bylo, či bylem zaskočený, no trochu bylem, bo tak jak mluvilem, já ještě nemám oficiálně obyvatelstva, ale zpráva se potočila bardzo pozitivně, vyglądá to, že mám naděje, že v następných měsících už v tým či v następným bych mohl očekávat nějakou změnu v té kvěsti. No i dla mě tylko také, jak bym to pověděl, no poprostu dobré určitě, že mohl mi už s kádrou, se zespolem se spoznať wcześniej i zagrać sobie kwalitnego spotkania. No. Ty z kolei odpowiedziałeś na moje czwarte pytanie, to zapytam teraz o GKS Tychy. No, seria 10 zwycięstw z rzędu, ona generalnie pomaga, czy trochę wam ciąży? No mnie personalnie, ja na tym jakby nie rozmyślam. Nie? Tam idzie kwestia tego, myślę, że jak my gramy, jakim stylem się prezentujemy. To myślę, że na tym najważniejsze. No i tak jak mówiłem, ostatnio też, no, możesz grać dobrze i czasami jest to sport, jest to hokej, możesz przegrać, ale my się musimy starać jakby tą grę mieć jakby na tym najwyższym poziomie i zawsze osiągnąć jakiś ten szczyt tego potencjału, powiedzmy. A jak nam to się uda, no to się nie boję o wyników, bo myślę, że jesteśmy bardzo dobra drużyna i po prostu jest to bardzo ogólne i o tym przygotowaniu do tego, no. Przed nami spotkanie z Podhalem, ale zapewne z tyłu głowy jest rywalizacja w Pucharze Polski. Jak myślisz, twoim zdaniem, jak ten turniej może wyglądać i czy jest na was trochę większa presja w związku z tym, że bronimy tego trofeum? No nie wiem, no nie wiem znowu, czy pytanie tak pasuje do mnie, bo ja teraz w głowie mam tylko jutrzejszy mecz, ale oczywiście no, mówi się o tym, już się zaczyna tak w szatni, pomimo szatniu mówić o tym Pucharze. No sam wiedziałem, że właśnie w ostatnim roku byliśmy zupełnym outsiderem. Myślę, że tego pucharu z czwartego miejsca, właśnie w ostatnim meczu jsme se skwalifikowali i udało nam się wygrać. Także ten puchar jest bardzo krótki, bardzo nieprzewidywalny, ale wrócę do poprzedniego pytania. My się musimy skupić na swoją grę a jeśli my zagramy na ten potencjał swoich możliwości, to myślę, że możemy spokojnie znowu ten puchar wygrać.